laptop IBM, wymiana baterii BIOS, ponieważ bateria już się wyczerpała i system nie chce się odpalić. Żeby podnieść klawiaturę, zdjąć z laptopa, wystarczy odkręcić te dwie tutaj śrubki na środku. Tutaj mam je. I klawiatura sobie wyjdzie. Proszę. O, 0,5 V. Bateria ma tylko 0,5 V. Sprawdzam nową baterię. I proszę, 3,3 V. Teraz sprawdzimy, czy jest dobrze teraz. Tu mamy plus. Elegancko. Trzy wolta jest. Mierzę w kostce. No, trudno się z panem nie zgodzić. Sam widziałem kilkakrotnie w policji, które zmuszającego się dlatego, a generalnie no niestety koty mają ten instynkt. A teraz ostrzeżenie. Uwaga na wadę, a jest kot, czy jeszcze pracuje. No dobra. Tak trzeba będzie włożyć. Każe mi tutaj datę wpisać. Związane z wydłużeniem tych linii. Natomiast mówimy tylko o tych kursach, które są w ramach tego współczynnika, czyli cztery obiegi do tej 15. Nie możemy zupełnie bezkosztowo podejść do tematu, dlatego że do tego jakby 07. W ramach zadania własnego gminy, to gmina musi te koszta 07. ponosić. Nie można tak zupełnie zerowo, więc to będzie rzeczywiście symboliczna złotówka w ramach tych czterech kursów wykazanych w tym współczynniku. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, dopóki nie będzie porozumienia międzygminnego, a wcześniej podpisania czy tam uchwalenia przez radnych stosownych podjęcia uchwał, no to nie może jakby to się wydarzyć. Czego dotyczą konkretnie? Linii autobusowych? To radni gmin poszczególnych muszą uchwalić czy tam jakby taką zasadę dać, że jest możliwość uruchomienia czy podpisania 28. porozumienia pomiędzy gminami, czy gmina miasta Szczecin z gminą Koleniów może się porozumieć i jakby ten transport wypuścić na teren gminy Koleniów. To są standardowe procedury zapisane w uchwałach i w ustawach. Nie wiem, czemu on tak ram oblicza tyle czasu. Zobowiązują do pewnych rzeczy. No i dobra, BIOS naprawiony, komputer odpala. Już nie liczy tutaj tych ramów. O. Przyczyna była, że w BIOSie był ustawiony test pamięci.
Nie wiem, proszę. Odpala Windows. No i działa. To ma pasjansa. No. Można sobie układać. No i udało mi się pasjansa ułożyć. Dobra. Pierwsze podejście. I od razu ułożony. Komputer już działa.